Ich kierowcy wycisną z nich wszystko. Ale ile jest w stanie wytrzymać samochód, który nadaje się właściwie tylko na złomowisko? By to Państwu pokazać, przenosimy się do miejsca, w którym czuć zapach spalonego sprzęgła i urywają się zderzaki. Tak było w Kamieniu Śląskim. Wyścig wraków przyciągnął tych, którzy chcą poczuć adrenalinę za kółkiem. Po co oddawać stare auto na złomowisko? Można się przecież ścigać. Dla samochodu czasami jest to ostatnia droga, ale dla kierowcy zawsze pierwszorzędne emocje. Generalnie przejechałem cały wyścig bez hamulców, bo mi przewód hamulcowy pęknął i w pierwszym wyścigu pierwsze miejsce to... Słowem, da się. Jeden wyścig trwa 25 minut. Dwaj najlepsi kierowcy przechodzą do finałowego starcia. Możemy zaobserwować tutaj odpadające zderzaki, odpadające koła, odpadające opony, zapach spalonych sprzęgieł, zapach spalonego oleju i dosyć specyficzną reakcję kierowców, którzy za nic sobie to po prostu mają, dalej wciskają gaz do podłogi. O to w końcu chodzi. Za kierownicami wraków nie brakowało też pań. Edyta Wysocka na takich imprezach chce udowadniać, że przysłowiowa baba za kółkiem to stereotyp. Po to jesteśmy, żebyśmy pokazały. Co pokazały? Że też potrafimy. Mam nadzieję. Z kolei nadzieję na zwycięstwo czasami odbierała awaria samochodu. Tak jak w tym przypadku. Złamał się górny wahacz, ale grunt to się nie poddawać. Ten, który był pierwszy, mi uderzył w te koło i taki jest efekt tego właśnie. A teraz na trzeba sobie jakoś radzić. Teraz co pospawiemy i dogonimy tego, co był pierwszy. To się nazywa duch rywalizacji. Na trasie wyścigu przydawały się też mocne nerwy. Było ślisko, ale niektórym sprawiało to, jak widać, dodatkową frajdę.